Witamy Państwa na konferencji prasowej, podczas której zaprezentujemy nowego trenera Legii Warszawa. Uczestnikami konferencji są wiceprezes klubu Marcin Hera. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński. Dzień dobry. Oraz nowy szkoleniowiec Legii Warszawa, który od dzisiaj będzie prowadził zespół, Gonzalo Fej. Dzień dobry. Przebieg konferencji będzie wyglądał następująco. Najpierw głos zabierze każdy z uczestników, potem mikrofon będzie należał do Państwa. Uprzedzając pytania fotoreporterów, po zakończeniu oficjalnej części zejdziemy na dół na stadion, gdzie będziecie Państwo mogli okazję zrobić zdjęcie. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Zaczynamy. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Marcina. Dzień dobry Państwu. Wczoraj rano z dyrektorem Jackiem Zielińskim spotkaliśmy się z trenerem Kostą Runajciem. To spotkanie było pokłosiem tego, że jako zarząd Legii Warszawa zaakceptowaliśmy rekomendacje i decyzje dyrektora sportowego o tym, żeby nie kontynuować współpracy z trenerem Kostą. Wczoraj to już powiedzieliśmy na tym spotkaniu, chcę to dzisiaj jeszcze raz bardzo mocno podkreślić, że trener Kosta Runajcz zapisał piękną kartę w historii Legii Warszawa. Wspólnie razem przez te blisko dwa lata osiągnęliśmy bardzo wiele. Towarzyszyły nam piękne momenty i wspaniałe emocje. Podczas takich meczów jak na przykład finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym towarzyszyły nam piękne emocje, kiedy zdobyliśmy super puchar. Czy w końcu pamiętamy wszyscy te niesamowite momenty podczas rozgrywek europejskich, zarówno w fazie eliminacyjnej w Ligi Konferencji, jak i w fazie grupowej. I za to wszystko wczoraj wspólnie razem w imieniu całego klubu i zarządu trenerowi Koście podziękowaliśmy. A myślę, że będzie jeszcze też okazja do tego, żeby całościowo, na spokojnie wyciągnąć wszystkie wnioski. I tak też się wczoraj umówiliśmy. Mieliśmy bardzo profesjonalne spotkanie, mieliśmy też bardzo spokojne spotkanie ze sztabem i drużyną, tak żeby te decyzje przekazać. Jednocześnie zarząd zaakceptował decyzję pana dyrektora Jacka Zielińskiego o tym, żeby nowym trenerem pierwszej drużyny Legii Warszawa został pan trener Gonzalo Fejo. Dzisiaj bardzo serdecznie w imieniu całego klubu witamy w naszym zespole. Chcę też powiedzieć, że z prawdziwą przyjemnością obserwuję, jak trener Gonzalo się wita dzisiaj od rana w klubie, bo jest bardzo wiele osób, które pamiętają tą historię, która tutaj w Akademii miała miejsce i pamiętają trenera sprzed kilku lat naszej wspólnej współpracy. Jest bardzo dobra, pozytywna energia. Dzisiaj wiemy, że towarzyszą nam duże wyzwania związane z pozycją sportową. Mamy przed sobą 7 meczów. Mamy do zdobycia 27 punktów. Może się bardzo dużo rzeczy jeszcze wydarzyć. Życzymy i tak też wczoraj wieczorem jeszcze rozmawialiśmy. Legia jest Warszawa dużą organizacją. Ja nigdy nie twierdzę, że jesteśmy doskonali, ale staramy się działać jak najbardziej profesjonalnie. Wszystko, co robimy w ramach Legii, jest nakierowane na to, żeby pierwszy zespół i sztab, i obszar sportowy, i trener miał jak najlepsze warunki do pracy. I tak też będzie tym razem. Więcej będzie mówił już za chwilę pan Jacek Zieliński, pan trener. A ja jeszcze chcę na końcu powiedzieć, że ten rok jest też wyjątkowy, dlatego że towarzyszą nam piękne emocje na trybunach i mamy wspaniałe zaufanie naszych kibiców, za co zawsze chcę kibicom podziękować, bo wspólnie jako klub i kibice no dokładamy cegiełkę, żeby na każdym meczu ta frekwencja była tak doskonała. To jest ogromne zaufanie ze strony kibiców. Za to bardzo dziękuję i chcę powiedzieć, że ani na moment nam nie przychodzi do głowy, żeby dzisiaj odpuścić, bo gramy do końca i najbliższe tygodnie z naszej strony będą również tego dowodem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński. Dzień dobry Państwu. Czy więcej będzie mówił dyrektor sportowy?
A pewnie tak, ale w odpowiedzi na pewnie dużą ilość pytań. Natomiast tytułem wstępu prezes tutaj już dużo powiedział. Ja mogę tylko dodać dwa, trzy zdania do tego. Mianowicie podstawowe to jest takie, że widzicie tutaj nowego trenera i prezentujemy nowego trenera i to jest efekt nie spontanicznej decyzji, a decyzji, która była głęboko przemyślana. O uzasadnieniu to pewnie też porozmawiamy później. I zarząd był jakby do tej decyzji już przygotowany wcześniej. Natomiast dwa dni temu ta moja decyzja ostatecznie została zaakceptowana. No i od dzisiaj trenerem Legii Warszawa pierwszego zespołu jest trener Gonzalo Fejo. I ja tylko bym miał tyle, bo wiem, że pojawią się pytania i będziemy mogli szerzej na ten temat porozmawiać, co, dlaczego w tym momencie i tak dalej. Także dziękuję na ten moment. Dziękuję bardzo. Trener Legii Warszawa Gonzalo Fejo. Dzień dobry wszystkim. Jeszcze raz zacznę od tego, co prezes Hera już wspomniał. Pierwsza rzecz, która dzisiaj mi spotkała, było spotkanie ludzi, którzy nie widziałem przez około 7-8 lat, ale ludźmi, z którymi podzieliłem 5 lat, moje pierwsze 5 lat w Polsce. I różne ludzie od tego, jak poszedłem na boisku i prace nad boiskiem trwały, czy w biurach, w różnych działach wspominali, że czy jak spotkałem Bartka Kalinkowskiego, były piłkarz i wychowanek Legii Warszawy, różne ludzie wspominały, że mówiłem, że będę pracował po to, żeby kiedyś być pierwszym trenerem Legii. Ten dzień nadszedł. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i też ogromna odpowiedzialność. Co do odpowiedzialności, trochę później pozwolę sobie się odnieść. W drugiej kolejności chciałbym podziękować prezesowi Mioduskiemu, prezesowi Herę, dyrektorowi sportowemu Jacek Zieliński, ale też mojemu menadżerowi Paweł Hardej, zarząd Legii za zaufanie, Pawłowi za to, że uwierzył we mnie zawsze jak mało kto i oczywiście dyrektor Jacek Zieliński też jako osoba, która podjęła decyzję, żeby stawiać na moją osobę, ale również chciałbym podziękować klubom, instytucji, które w trakcie tego mojego niebytu w Legii umożliwiły mi pracę, wykształcenie się, rozwoju i również trenerów, z którymi współpracowałem, od Henninga Berga tutaj w Legii, krótki czas, ale w którym też można było się nauczyć z trenerem Czerszesowym, potem bardzo ważny czas w moim życiu z trenerem Kiko Ramirez, z trenerem Markiem Papszunem, potem w Rakowie. I w ostatniej kolejności podziękować Motorowi Lublin, nie tylko prezesowi Jakubasowi, ale również piłkarzom, sztabu, pracowników klubów i kibiców, bo Motor był klubem, który dał mi szansę jako pierwszy trener. I część mojego życia zawodowego, bez którego teraz na pewno bym się tu nie znalazł. Ostatni punkt, moja wypowiedź, zanim odpowiem na wasze pytanie, jest właśnie o odpowiedzialności. I ja jestem człowiekiem, który popełnił błędy. Jeden duży błąd nie zmienia tego. Nie ucieknę od tego, poniosłem konsekwencje różne za tego błędu. Natomiast jestem człowiekiem wyciągającym wnioski, jestem człowiekiem, który najpierw wymaga od siebie, żeby potem wymagać od innych. I tak samo jak moja droga
z odejścia, zarówno w Legii, jak i po odejściu z Legii, do powrotu do Legii było oparte o ciężkiej pracy nad sobą, żeby być codziennie lepszy. Lepszy można być na każdym obszarze i pracować nad sobą jest pierwszy krok, żeby móc wymagać od innych pracy nad sobą. Jestem trenerem wymagającym, jestem trenerem, który chce wygrywać, który chce być lepszym i który chce, żeby wszyscy dookoła byli lepsi. Wszyscy to wszyscy. Piłkarze, sztab, pracowników klubu, społeczność Legii, żeby się jeszcze bardziej rozwinęła. I żeby tak spowodować, zdaję sobie sprawę, że na stanowisku, które dzisiaj obejmuję, muszę być przykładem. Ciąży na mnie to odpowiedzialności. Jestem z jednej strony historią, która też może inspirować zarówno trenerów i piłkarzy z akademii, że ciężką pracą można dojść do pierwszej drużyny Legii i chcę być przykładem. Myślę, że czynów dużo więcej znaczą niż słowach i pomimo tego, że teraz mogę mówić różne rzeczy o przyszłości, myślę, że najbardziej i najważniejsze, najbardziej wartościowe będą moje zachowanie. Myślę, że z punktu widzenia waszej oceny mojej osoby jako człowiek, bo jako trener nie spotkałem się z waszymi negatywnymi opiniami zbyt często o mnie. Jako człowiek bywało różnie. Ja to rozumiem i akceptuję. Tak samo jak rozumiem swoje błędy. Ale myślę, że nie ma lepszego stanowiska niż byciem trenerem Legii, żeby swoimi czynami sposób bycia, zachowanie udowodnić, że ludzie potrafią się zmienić, ludzie potrafią się rozwijać i ludzie się uczą z błędami. Ok? Także ostatnie słowo. Ja wierzę w współpracę między ludźmi. Oczywiście najważniejsza współpraca dla mnie jest z ludźmi, z którymi będę przebywał na co dzień. Mój sztab, moi piłkarze, moi dyrektorów zarządu i różne działy i narzędzia, które stworzy mi tą ogromną organizację, jaką jest Legia, ale również współpracę z wami, bo jesteście częścią piłkarskiej piłki nożnej, częścią społeczeństwa Legii Warszawy, największy klub w Polsce. Tak żebyście wiedzieli, że z mojej strony możecie liczyć na otwartość i że liczę na to, że nasza współpraca będzie dobra dla każdych stron. Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i bardzo patrzę w przyszłości z dumą ze względu na to, co robiłem i dzięki osobom, które spotkałem, osobom, które mi dali szansę, się znalazłem w tym miejscu, ale wiem, że w życiu najważniejsze jest to, co mamy przed sobą, bo przyszłość może być lepsza, gorsza, piękne momenty, trudne momenty, ale już on je zmienimy, a to, co mamy do napisania i do stworzenia, to jest to, co przed nami, więc czynów ważniejsze niż słowa i od tego momentu będę się skupiał tylko i wyłącznie na pracy dla Legii Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. Do Państwa dyspozycji są mikrofony po obu stronach sali. Prosimy o przedstawienie się i podanie redakcji, jaką Państwo reprezentujecie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Bartek Kubiak, Sportwell. Ja mam pytanie w zasadzie do pana dyrektora albo do pana prezesa. W ogóle tutaj pan Jacek powiedział już, że ta decyzja była przemyślana. To ja się chciałem zapytać, dlaczego ta decyzja zapadła teraz, po meczu z Jagiellonią, a nie na przykład wcześniej i czemu tyle na to czekaliśmy? Tak jak mówiłem, zarząd przygotowałem do tego, że może taka zmiana nastąpić, ponieważ to nie jest
efekt impulsu danej decyzji. To jest efekt już jakby wcześniejszych analiz. Ja oceniam tą decyzję na podstawie ostatniego pół roku. To, co zaczęło się dziać od października i to też powiedziałem Koście, kiedy wpadliśmy w taki dołek, dosyć mocny dołek, jak pamiętacie, 4 porażki z rzędu. Porażki przerwane zwycięstwem w pucharze, natomiast potem kolejna porażka i tak dalej. Na przestrzeni tych pół roku te wyniki nasze nie były zadowalające. Średnią punktów, jaką robiliśmy wtedy, to była 1,31 punktów, także to nie jest coś, co by nas zadowalało. W 19 meczach, zdobyliśmy 25 punktów, jak wiecie. W związku z tym, no to nie jest efekt, którym Legii możemy się cieszyć, z którego możemy być dumni. Oczywiście to łączenie pucharów z ligą wyglądało dużo, dużo lepiej. Zrobiliśmy w tej kwestii duży postęp w stosunku do sezonu 2021-2022. Pamiętacie, jak to trudno było pogodzić. A tutaj w tym sezonie wygląda to i tak mimo wszystko dużo lepiej. Tak samo i lepiej sobie poradziliśmy w europejskich pucharach. Natomiast nadal to nie jest wystarczające, bo jeżeli przez pół roku nie potrafimy usystematyzować, czy powiedzmy ustabilizować naszej gry na poziomie kilku meczów, czy nawet w obszarze pojedynczego meczu. Mamy połowy bardzo dobre, połowy bardzo słabe. Więc te pół roku to był dostateczny okres do tego, żeby ta ocena nie była pozytywna i żeby dokonać takiej zmiany. Bo generalnie bardzo szanuję trenera Kostę i to jest, uważam, że to był bardzo dobry wybór. Zrobił bardzo dużą pracę w naszym klubie, wykonał świetną robotę. Rozwijaliśmy się znakomicie przez 15 miesięcy, rozwijał zawodników indywidualnie, rozwijaliśmy się jako drużyna, ale tak jak już wspomniałem, od września nastąpiła stagnacja, czy może nawet też i regres. I robiąc dwa kroki zdecydowanie do przodu, w tym ostatnim półroczu zrobiliśmy, trzeba przyznać, krok, można powiedzieć, nawet wstecz. I tym była podyktowana ta decyzja, a nie była podyktowana, powiedzmy, ostatnimi wynikami, no bo zdobyliśmy 7 punktów, ktoś powie, że to nie jest odpowiedni moment. Na zwolnienie nigdy nie ma odpowiedniego momentu tak naprawdę, ale jeżeli się analizuje sytuację w dłuższym okresie czasu, tą decyzję jest łatwiej podjąć i ja jestem bardzo przekonany do tej decyzji. Proszę bardzo. Dzień dobry, Mikołaj Tyczyński, Radio Nowy Świat. Mam pytanie do dyrektora Jacka Zielińskiego. Czy wywiad trenera Runiejcia w Lidze Plus Ekstra po meczu z Jagiellonią miał jakikolwiek wpływ na decyzję pana? Słyszał pan moją wypowiedź przed chwilą. To nie jest spontaniczna decyzja. To jest przeanalizowana decyzja i z tą decyzją jakby też już nosiłem się trochę wcześniej. Liczyłem jeszcze na to, że efekt jakby splotu korzystnych dla nas okoliczności, kolejnych zwycięstw, powoduje to, że wejdziemy na te właściwe tory i znowu zaczniemy się rozwijać. Znowu będzie duże zaufanie ze strony mojej, ze strony zawodników, ze strony tutaj środowiska do trenera i zacznie się nam to znowu układać w taki sposób, jaki byśmy chcieli, żeby się to układało. Natomiast no to generalnie nie nastąpiło. Ale ta wypowiedź absolutnie nie miała żadnego znaczenia, chociaż przyznaję, że ja też mógłbym o wielu rzeczach mówić, ale biorąc pod uwagę to, jaki rodzaj współpracy narzuciłem w klubie 2,5 roku temu, mówiąc o tej współpracy, miałem na myśli też i jakby dzielenie się władzą, dzielenie się odpowiedzialnością też na zewnątrz, dążąc do tego, żebyśmy byli tutaj i strukturalnie, i mocni, i byliśmy też jednością jako osoby, żeby, tak jak mówię, wspólnie cieszyć się sukcesami, wspólnie ponosić odpowiedzialność, bo wtedy jest o wiele łatwiej podejmować trafne decyzje. Kiedy jesteśmy zjednoczeni wewnątrz, kiedy wiemy, co mamy robić, kiedy te plany, bo się zdarza też, że najlepsze plany gdzieś mają swoje mankamenty, trzeba pewne rzeczy poprawiać, żeby to robić w sposób taki racjonalny, nie pod wpływem presji i krytyki z zewnątrz, więc ja też o wielu rzeczach nie mówię, bo rozmawiamy wewnętrznie, dyskutujemy wewnętrznie, co możemy poprawić, no ale jeżeli efekty nie są takie, jak oczekujemy, no to wiadomo, że dochodzi też do pewnych zmian personalnych. Proszę. Samuel Szczygielski, Meczyki. Pytanie o start, pytanie o stratę do lidera, pytanie o stratę do podium w Legii Warszawa, bo Gonzalo Ferreira obejmuje
Motor Lublin w drugiej lidze, 11 kolejka, 7 punktów, 22 punkty straty do lidera i bardzo dużo do strefy barażowej. I z taką drużyną wygrywa pierwsze z pierwszych 6 meczów aż 4, 2 remisuje, robi awans do pierwszej ligi. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński w Wigrach Suwałki na 7 kolejek przed końcem zmienia trenera. 21 punktów. Dokładnie. I robi 21 punktów. Wygrywa każdy mecz i awansuje do pierwszej ligi. Czego wy oczekujecie od końca sezonu, od tego krótkoterminowego planu i jak na to wpłynąć? Ja tak jak mówię, oczywiście zależy mi na tym, żeby w tym sezonie uratować co się da i walczymy o top 3 i to jest naszym celem. Natomiast powtarzam, ja wiem, że to jest nudne, o tym, że musimy się rozwijać. Skoro ten rozwój nas wyhamował, podjąłem decyzję o zmianie trenera na trenera, którym jestem przekonany, że jesteśmy w stanie na tą właściwe tory wrócić, że będzie to też dla mnie nowe spojrzenie na tą kadrę, jaką my mamy, na poszczególnych zawodników. Dowiedzieć się, czy ja może przeceniałem niektórych zawodników, czy może Kosta nie doceniał. To jest też związane z planami na przyszłość, z transferami na nowy sezon. I lepiej te transfery oczywiście, i zdajecie sobie sprawę, robić z trenerem, który docelowo ma prowadzić ten zespół, niż z trenerem, który ten zespół niebawem może opuścić. Także owszem, ważne są dla mnie te wyniki w tych najbliższych meczach, ale jeszcze ważniejsza jest ta perspektywa, jaką gdzieś tam widzę, wspólnie pracując z trenerem Kosalą. To od razu to pytanie jest w sumie do trenera. Jak, na co postawisz akcent na samym początku w Legii Warszawa, żeby ten start był udany? Legia ma jakościowe piłkarzy, ale w piłce jest jedna rzecz, która jest przed jakością, to jest umiejętność rywalizacji. Po angielsku to compete jest takie sformułowanie, które myślę, że dobrze to dodaje. I ponieważ piłka jest sportem zespołowym, na pewno te pierwsze dni, tygodnie będziemy poświęcić tego, żebyśmy jako drużynę rywalizowali w jak najlepszy sposób i w jak największym stopniu. Oczywiście, że jak się przyjmuje zespół, najpierw musimy nadawać temu zespołowi, temu projektu zespołowego, czyli duże zasad, fundamentów, ale tożsamość, DNA, które chcemy, żeby nas scharakteryzował. Mówię chcemy, bo ja podkreślam, że to nie będzie nigdy mój zespół, to będzie nasz zespół. To będzie zespół ludzi, którzy go stworzą i zespół ludzi, którzy go wspierają. Więc to będzie początek na pewno. Ta tożsamość, to jaka jest droga, żebyśmy rywalizowali jak najlepiej. Bo to, że piłkarze Legii umieją grać w piłkę, ja wiem, a ja nie przyszedłem uczyć nikomu grać w piłkę, bo oni to wiedzą, ale starać się, żeby jako drużyna Legia była mocna. Pozwolę sobie zadać pytanie, żeby już potem nie zabierać, więc pytanie o Portugalczyków, których w polskiej piłce mieliśmy. Ricardo Sapinto, Paulo Sousa, Fernando Santos. Co zrobisz, żeby się lepiej zapisać w naszej pamięci i w naszej piłce? I pytanie do dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. To była pana decyzja o zmianie trenera, więc czy pana decyzja też zapadła w sprawie przyszłości Josue, czy ten kontrakt będzie przedłużony, czy nie? Więc zacznę od tego, ja pierwszy, tak? Okej, okay. Zacznę od tego, jesteśmy my, tak? Mówiliśmy o tym. Zacznę od tego drugiego pytania. No, kwestia Josue to jest, tak jak mówiłem już przed chwilą, odpowiadając na poprzednie pytanie, to jest sprawa tutaj gdzieś otwarta. Ja też muszę mieć nowe spojrzenie i też opinię nowego trenera. Znam opinię trenera Runiajicza, mam swoją opinię na ten temat, ale skonfrontuję tą opinię również z opinią trenera aktualnego i myślę, że na tej podstawie będziemy decydować co do jego przyszłości. No oczywiście liczy się tutaj też zdanie na koniec i Josue, jeżeli w ogóle taką ofertę wystosujemy, czy on tą ofertę przyjmie, także jest wiele czynników, które mogą wpłynąć
na losy tego piłkarza w przyszłości. To, co trener mówi, tu się otwiera na nowo rywalizacja, otwierają się na nowo, tworzy się hierarchia w drużynie. To jest też jakiś taki bodziec dla wszystkich zawodników i jakby też czysta karta dla zawodników. Każdy ma szansę pokazać te swoje zalety i te ostatnie 7 meczów pod tym względem też będzie bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o przyszłość niektórych piłkarzy, głównie tych piłkarzy, którym kończą się kontrakty. Jeśli chodzi o moje część odpowiedzi, trzy nazwiska, które pozwolę na te same, znamy się trochę, wymieniłeś, to są duże nazwiska w piłki portugalskiej. W przeciwieństwie do mnie. Co zrobić, żeby lepiej się zapisać w historię polskiej piłki? Myślę, że część rzeczy zrobiłem już, a mianowicie naukę języka polskiego najlepiej jak potrafię, ze świadomością, że z deklinacją i z akcentem są ciężary czasami. Naukę historii tego kraju, która jest bogata. Mało który kraj musiał tyle walczyć, żeby istnieć jak Polska, i to ma sporo znaczenie, jeżeli chodzi o mentalności, o podejście do pewnej sprawy, i to niesie za sobą charakterystyki pracy w Polsce. Zrobię wszystko i myślę, że tu nikt nie może mi odmówić, żeby być w polskiej piłki osobą, która jest wartością dodaną, i to współpracę z Szkołą Trenerów PZPN, i to na konferencje nigdy nie unikam żadnego pytania, jeżeli chodzi o piłkę nożną, jeżeli chodzi o sprawy taktyczne, i od pierwszego dnia, kiedy tu jako wolontariusz pracowałem z dziećmi, potem w piłce 11 osobowej w akademii, potem w działanali, czy na treningu wyrównał się z piłkarzami pierwszej drużyny, potem w innych klubach. Zawsze byłem osobą, która się starała maksymalnie rozwijać ludzi, piłkarzom, ale kolegów, trenerów dookoła mnie. Do tego, będąc trenerem Legii, mam przed sobą szansę zapisać w CV trofea, bo to jest cel tego klubu. Ja specyfikę tego klubu znam dobrze, wiem, jakie są tu wymagania. Więc myślę, że tu są spore już punkty, które otwierają przede mną szansę zapisać lepiej, inaczej w historii polskiej piłki niż wielkich nazwisk, które wymieniłeś, ale tak jak mówił, bardziej niż słowo, to trzeba pracować, żeby w dalszym stopniu pisać tą historię. Proszę bardzo. Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Dwa pytania do dyrektora. Chciałem zapytać, dlaczego Gonzalo Feijo, czym przekonał cię, żeby akurat w tak trudnym momencie dać szansę trenerowi związanemu z Legią, ale jednak nie pracującemu dotąd na poziomie ekstraklasy, i do trenera Gonzalo powiedz, po pierwsze, czy będzie zmiana kapitana na te ostatnie 7 kolejek, czy nie, i jakiej drużyny mamy spodziewać się w meczu z aktualnym mistrzem Polski. Dla ciebie to też wyjątkowe spotkanie, bo debiutujesz w miejscu, gdzie, tak jak wspomniałeś, no wiele się łączy z Rakowem Częstochowa. Dziękuję. To po pierwsze, przepraszam, że wczoraj nie odbierałem te dwa telefony. To nie jest w moim stylu, ale ja jeszcze wczoraj byłem za granicę i dużo się działo. Ja nie odbierałem ani nie odpisałem praktycznie nikomu, ale to nie jest w moim stylu, więc za to przepraszam. I teraz tak, po kolei, bo pytanie było kompleksowe. Zaczynając od zmiany kapitana, to nie jest odpowiedź, to nie jest, nie mogę na to odpowiedzieć. Ja jeszcze nawet nie rozmawiałem z drużyną i generalnie
kwestie kapitanów, liderów, rada drużyny, to nie jest moja kwestia, to jest kwestia drużyny, klubu, więc to na moment obecny ja wiem jedno o kapitan Legii w tej chwili, to jest człowiek, jeżeli mówimy o Jozue, to jest człowiek, który chce wygrywać. I to się wpasuje w moje wyobrażenie rywalizacji. Znam innych liderów tej szatni, z którymi po prostu muszę rozmawiać, muszę poznać drużynę i na pewno jakiekolwiek zmiany lub braku zmiany, które by się odbywały, i to jest zasada, która zawsze będzie, piłkarze będą zawsze wiedzieć jako pierwsi. Jeżeli chodzi o składy, jeżeli chodzi o decyzje jakiekolwiek, jeżeli chodzi o dynamiki drużyny, zawsze drużyna będzie na pierwszym miejscu wiedziała o wszystkim. To jest to odpowiedź na pierwszą część pytania. Jakie Legia możemy się spodziewać na mecz z Rakowem? Bicie w Legii obowiązuje nas nie tylko do wygrywania, ale też do prezentowania pewnego stylu, do posiadania kontroli meczu zarówno z piłką, jak i bez piłki, do prezentowania odpowiedniego poziomu intensywności, które jest ważną częścią umożliwienia dzisiejszej, czy zwiększenia szansy na dzisiejszą rywalizację w piłce nożnej, bo ta specyfika się mocno zmieniła na perspektywie ostatnich dekad. I taką Legię możemy się spodziewać. Ja i zresztą na moją pierwszą konferencję prasową w tym momencie, który redaktor Samuel Szczygielski wspominał w motorze, to mi powiedziałem, no za ile czasu będzie widać zmianę. Ja jestem trenerem, może to nie jest zbyt popularne, bo najbardziej normalne jest zyskać czas swoimi wypowiedziami i tak dalej. Ja jestem trenerem, który wierzy w rozwój codzienny i wierzę w to, że razem ze sztabem i z drużyną będziemy w stanie wyciągnąć maksa z każdego dnia. W tej chwili mamy 3 dni i 3 treningi do meczu z Rakowem i wierzę w to, że te 3 dni i 3 treningi plus odprawy, plus rozmowy indywidualne, plus działanie z drużyną i ze sztabem będą spowodować, że jakąś skalę postępu, zmiany będzie widoczne. Czy to będzie docelowa Legii? Pewnie nie, bo to nie jest wszystko aż takie proste, ale chciałbym odcisnąć swoje piętno w drużynie już od dzisiaj, jak wychodzimy na trening i będziemy się starać pracować nad konkretnymi elementami. Dziękuję. Dlaczego Gonzalo, tak? Tak. Wiesz co, no to... jeszcze chciałem się, Robert, odnieść, bo ja nie czytam generalnie tam za dużo tekstów, ale dostaję codziennie prasówkę i wiem, tam artykuł twój był jakiś na temat tego, że przyznałem się do błędu z zatrudnieniem Kosty Runiejcza, tak? Okej, to o to chodziło bardziej. Bo nie uważam, żeby to był błąd, bo uważam, że bardzo dobrą robotę trener Kosta Runiejcz zrobić. Natomiast jak już się do tego, nie wiem, odnosi się do tego, czy nie? Czy dobra, idziemy? No, kiedy był najlepszy moment, żeby przedłużyć umowę z Kostą Runiejczym? Biorąc pod uwagę to, jaką robotę wykonywał, ja na bieżąco jakby w tym procesie uczestniczyłem, mieliśmy znakomity kontakt i wiedziałem, że to zmierza w bardzo dobrym kierunku. I lato to był ten odpowiedni moment, żeby rok przed końcem kontraktu, żeby zadbać o przedłużenie tego kontraktu, tym bardziej, że już zainteresowanie trenerem było dosyć duże. Drugi moment, którym można byłoby to zrobić, to był koniec sierpnia, bo zawsze się czeka na też, jak zespół zaprezentuje się w europejskich pucharach i to też daje jakby powód do tego, żeby zacząć rozmowy o przedłużeniu kontraktu. To jest ostatni moment i ten ostatni moment to byłby pod koniec, właśnie z końcem sierpnia. I te negocjacje w sierpniu by były, na koniec sierpnia by były dużo trudniejsze niż w czerwcu. Wiadomo dlaczego, no bo odnieśliśmy dosyć duży sukces i awans ścieżką Ligi Konferencji jest cholernie trudny do grupy, bo się chyba to udało z tego, co do sprawdzenia, ale z tego, co wiem, to ci, którzy przychodzili 3 rundy przynajmniej w Lidze Konferencji, nie spadali z Ligi Europy czy z Ligi Mistrzów, no to były chyba 2 zespoły spośród tych 32 zespołów. Także to jest cholernie trudna sprawa i zawsze grasz z zespołami,
przynajmniej w trzeciej i czwartej rundzie, którzy są wyżej notowane od naszego zespołu. To jest trudne zadanie, więc negocjacje wówczas by były dużo trudniejsze. Także owszem, jeżeli mówimy o tym, czy to był błąd, czy nie, to ja bym tylko traktował tylko w kategoriach, moment uważam, że bardzo dobry, natomiast w kategoriach takich, że żebym się nie rozwodził, tak? W kategoriach takich, czy przewidziałem jedną rzecz. Kiedy trenerzy u nas mają problemy? Mają problemy, zaczynają się problemy po osiągnięciu sukcesu. Po osiągnięciu sukcesu, a ten sukces, biorąc pod uwagę, że potencjał z reguły jest tutaj bardzo duży, no to jest ten sukces bardzo prawdopodobny. I po osiągnięciu sukcesu często jest jakby troszeczkę zachłyśnięcie się tym sukcesem. Często jest, dochodzi do tego, że się nie dostrzega pewnych rzeczy, że te procesy zaczynają niektóre iść w złym kierunku, to ostatecznie prowadzi do kryzysu. A jeżeli kryzys pojawia się w Legii, no to wszyscy wiemy, jak tutaj jest ciężko ten kryzys przerwać. Jaka jest krytyka, jakie się tworzy otoczenie takie trudne do zniesienia i te reakcje trenerów też wówczas są bardzo różne. Od takich, że idę uparcie w tym, co robiłem i co mnie doprowadziło do tego kryzysu i nieświadome brnięcie dalej, czy świadome brnięcie dalej w ten temat. I drugi to jest szukanie jakichś drastycznych rozwiązań. To jest wyrzucanie piłkarzy, zmienianie modelu, czy wręcz stylu gry i tak dalej, i tak dalej. I jedne i drugie rozwiązania wtedy często też nie przynoszą efektów. Także tak to mniej więcej wygląda. Natomiast dlaczego? Bo się faktycznie się rozjechałem niepotrzebnie, w innym kierunku znowu popłynąłem. Dlaczego też, ale tak kwestii wyjaśnienia, dlaczego też i przedstawienia tego, w jaki sposób ja to widzę. Dlaczego Gonzalo? Dlatego, że wiele powodów. No to moglibyśmy tutaj w zasadzie ten temat tylko tutaj rozkminiać i punkt po punkcie sobie analizować, dlaczego ten trener, a nie inny. Trener, który dysponuje świetnym warsztatem i tutaj wszyscy się chyba z tym zgadzamy. Trener, który ma odpowiednią charyzmę, jeżeli chodzi o taki klub jak Legia, no to muszą być tacy trenerzy. Trener, który jest znakomitym strategiem. Trener, który też, tak jak słyszeliście, całe życie się rozwijał, bo to jest jego pasja. Dąży do tego, żeby być coraz to lepszym i lepszym. I na tym etapie rozwoju jest takim, że uznałem, że to jest dobry moment, żeby też mu dać szansę u nas. Były też zastrzeżenia do Kosty Runiejecza, że na przykład nie odnosi sukcesów, ale kiedyś te sukcesy musi zacząć odnosić. Jeżeli inne rzeczy się zgadzają, to te sukcesy na pewno przyjdą. I ja wierzę, że tutaj z trenerem Gonzalo też jesteśmy w stanie wykonać wspólnie bardzo, bardzo, bardzo dobrą pracę i tak dalej, i tak dalej. Robert mógłby wiele zalet wymieniać. Oczywiście jest jakieś tam zagrożenie, bo wszyscy wracacie do tej historii z przeszłości. Dużo na ten temat się pisze, ale tak jak trener powiedział, to jest Legia, to jest nowe otwarcie, ogromna szansa i bardzo pragnie tą szansę tutaj wykorzystać i ma wszelkie predyspozycje, żeby to zrobić. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry. Ja mam pytanie jedno do pana dyrektora i do pana prezesa i później jedno do pana trenera. Chciałem zapytać, panie Jacku, bo to jest pana decyzja, tak też została przedstawiona o zatrudnieniu Gonzalo Feio. Obok pana siedzi trener, któremu grozi 3 lata pozbawienia wolności. Prokuratura w Lublinie cały czas prowadzi śledztwo w sprawie ataku na Pawła Tomczyka. Chciałem zapytać tak po ludzku, bo tutaj warsztatowo jakby chyba nikt nie ma wątpliwości, że wyniki bronią trenera Gonzalo Feio, ale tak po ludzku chciałem zapytać, jak pan się czuje, stawiając na trenera z taką, nazwijmy to, kartoteką? Czuję się w ten sposób, że podejmuję duże ryzyko, natomiast prawdę mówiąc, bierność i unikanie jakby decyzji odnośnie zmiany trenera w tym momencie byłaby jeszcze większym ryzykiem. I pana prezesa, jeżeli mogę jeszcze poprosić o jakąś wypowiedź na ten temat i czy też ewentualnie kontrakt trenera Gonzalo Feio jest w jakimś stopniu zabezpieczony ze strony Legii, gdyby zapadł jakiś wyrok w tej sprawie? Kontrakt jest standardowym kontraktem. Myślę, że mamy pełną jasność od strony tego, co i trener, i pan Jacek powiedział. Mamy określone zasady i określone wartości, które nam przyświecają w Legii i będziemy te zasady i wartości w naszej codziennej współpracy pielęgnowali i to mogę powiedzieć na okoliczność dzisiejszego dnia. W
wczoraj wieczorem sporo rozmawialiśmy, jak zaczynamy współpracować już w takim codziennym działaniu. I myślę, że tak jak trener powiedział, czyny, one będą świadczyły o tym, jakim każdy z nas jest człowiekiem. I to jest dla nas najważniejsze. Jeżeli jeszcze mogę, pytanie do pana trenera. Panie trenerze, już nie chciałbym wracać do tej sprawy ataku na Pawła Tomczyka, bo ona została opisana, ale jest też druga sprawa Martina Bielca, który zarzucił panu mobbing w trakcie pracy w Motorze Lublin. Ta sprawa trafiła teraz do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN-u i też pana pełnomocnik w piśmie do Martina Bielca wysłał takie zdanie, że jeżeli Martin Bielec źle czuł się w trakcie tej współpracy, to trener wyraża ubolewanie. Chciałem zapytać, jak mam interpretować te słowa? Czy to jest przyznanie się do winy, czy to jest próba przeproszenia, próba skruchy? Jak pan do tego podchodzi, do tej sprawy? Dziękuję. Akurat do tej sprawy jest dosyć prosto się odnieść, bo zostałem uniewinniony. Cały sztab był przesłuchiwany i jest pan dziennikarzem. Na pewno nie jest panu trudno dotrzeć do ludzi, którzy zostali przesłuchiwani, do ludzi, którzy byli przy naszej współpracy, które składali zeznanie każde po kolei. I Komisja Dyscyplinarna PZPN-u po każde z tych, znaczy po wszystkie w tych zeznanie sprawa została umorzona. Właśnie nie. Okej, może pan ma więcej informacji niż ja w takim razie. Ale kończąc ten temat, akurat to jest sprawa, która absolutnie nie martwi mnie, bo wiem, że akurat w tej sprawie nie ma szans, nie doszło do niczego, nic nie zrobiłem złego. Muszę panu powiedzieć, że to też była dla mnie lekcja z punktu widzenia, bo trochę ludzi zatrudniłem, prawda? I z punktu widzenia kultury pracy, etos pracy, środowisko pracy, bo przede wszystkim mi się wydaje, że te wymagania i pomimo tego, że jestem człowiekiem, który zanim zacznie jakiekolwiek współpracę doprowadzi do tego, do przestawienia wymagania, oczekiwania, ale też do słuchania wymagania, oczekiwania z drugiej strony, bo uwierzę w to, że to jest pierwszy krok do dobrej współpracy. Tutaj wydaje mi się, że nie zostało to zrobione na tyle dobrze, że dwie kultury pracy, etosy pracy na tyle się różniły, że doszło do takiego oskarżenia wobec mojej osoby. Ale tak jak mówię, no tutaj jest sprawa, która absolutnie mnie nie martwi, bo najzwyczajniej ona nie miała miejsca. Dziękuję. Myślę, proszę państwa, że trener i przedstawiciele władz klubu wystarczająco skomentowali te wiadome kwestie. Bardzo chcielibyśmy się skoncentrować na kwestiach sportowych. Marcin, bardzo proszę. Dzień dobry, trenerze. Marcin Szymczyk, Legionet. Dwa pytanka. Pierwsze takie trochę przeszłościowe. Pamiętam, jak ze czasów trenera Henninga Berga był pan analitykiem w sztabie i wtedy już miał trener ambicje bycia pierwszym trenerem. I powiedział, pamiętam, w rozmowie ze mną coś takiego, że kiedyś będę pierwszym trenerem Legii. Czy rzeczywiście cały czas wierzyłeś, że to się uda? I drugie pytanie o sprawy bieżące, to znaczy, czy na pewno już myślałeś, bo wiem, że cały czas myślisz o piłce nożnej, jak będziesz grał, czy czwórką w obronie, czy trójką, no bo wiadomo, że w motorze to było czterech. No i co jest najszybciej do poprawić? To są na przykład stałe fragmenty gry, czy to się da szybko poprawić? Zaczynając od pierwszej części pytania, tak, kiedy to mówiłem, wiadomo, że widziałem, że to jest proces i to nie jest życzenie na tu i teraz, bo nieważne czy w Legii z Henningiem czy gdziekolwiek inny, gdzie byłem, moje nastawienie zawsze jest wyciągać maksy z każdego dnia i wówczas pomóc moją pracą najlepiej jak potrafię, ale w celach marzeń czy dalekich celów to
Uwierzyłem tu. Tak samo jak wierzę w tej chwili w wygrywanie tytułu i ważne mecze z tą drużyną i z tym klubem. Ale podkreślam, że drogę do tych marzeń, do tych daleko idących celów jest codziennością. No, wyciągać maksy z każdego dnia i tak starałem się postępować. Ale wiara jest potrzebna, bo jak ci budzik dzwoni, nie wiem, o 4:30, o 5:00, kiedy jesteś niewyspany, czy po przegranym meczu musisz utrzymać poziom, przede wszystkim ty jako lider, poziom energii, poziom wiary w to, co robimy i tak dalej, no to są wymagające momenty i wtedy te marzenia mogą gdzieś tam cię zmotywować do tego, żeby tą konsekwencję dążyć do niej. Co do tego, jak będziemy grać, oczywiście, że plan jest, konspekt na dzisiaj jest gotowy i zamknięty. Oczywiście szczegółów będziemy omawiać ze sztabem, jak za chwilę wyjeżdżamy na LTC, bo liczę mocno na swój sztab jako wsparcie, jako drużynę w drużynie. Czy będziemy grać czwórką, trójką, nie powiem, bo to uważam, szczególnie znając sztab Rakowy, ich podejście, że to byłaby gdzieś tam jakąś podpowiedzi, które mogliby wykorzystać, ale na pewno wykorzystując jakości i charakterystyki indywidualne piłkarzy Legii, bo w piłce grają piłkarze i oni strzelają bramki, i oni zapewniają często końce, oni wygrywają mecze. Także dając im zasady zespołowe czy struktura zespołowa, mój cel będzie wykorzystanie maksy z każdego z nich i rozwijać każdego z nich po kolei, pomóc we wszystkim, co będę mógł. Stałe fragmenty to jest faza gry, która ja w mojej wizji piłki nożnej jest tak samo ważna jak te cztery inne duże fazy, czyli obrona, przejście z obrony do ataku, atak, przejście z ataku do obrony. To są pięć dużych faz gry, które potem jeszcze podzielimy na kolejne subfazy. I w moje wyobrażenie piłki, które polega na posiadanie największej możliwej kontroli nad grą, która jest dosyć nieprzewidywalna i nieraz bywa przypadkowa jak piłka nożna, żeby mieć jak największą możliwą kontrolę, musisz starać się wypracować zachowań, automatyzmów z drużyną do różnych nie tylko momentów gry, ale również scenariusze gry. Kiedy musisz gonić, kiedy przegrywasz, kiedy grasz w 10, kiedy musisz zmienić strukturę. Więc oczywiście to się robi procesem, to się robi treningiem, nie wszystko robimy w te 3 dni, ale stałe fragmenty gry jest również według mnie faza gry, w którym, nie chcę powiedzieć w najprostszy sposób, ale które można wygrać lub przegrać mecz w sposób dosyć nagły i brutalny, więc na pewno mogę zapewnić, że to w żaden sposób nie będzie faza gry, której będziemy lekceważyć, a wręcz przeciwnie, no, będziemy chcieli, żeby to była nasza mocna strona. Tym bardziej, że w tej drużynie są charakterystyki indywidualne, że również jeżeli chodzi o wykonawcę, jak jeżeli chodzi o obecność pole karne, które na to pozwalają. Dziękuję. Proszę bardzo, kolejne pytania. Dzień dobry, jeszcze raz Bartek Kubiak ze Sportu. Tak, chciałem jeszcze wrócić do tego wstępu i do pana Jacka. Czy ja dobrze zrozumiałem, że ta decyzja, że czekał pan dyrektor na to, aż coś się zmieni? Czy jeżeli by Legia w niedzielę wygrała z Jagiellonią, to czy dzisiaj byśmy się tutaj nie widzieli i nie witali nowego trenera? Czy to jest, czy tak by było? I też drugie pytanie od razu może do trenera zadam. Zapytam się, gdzie widzi największy problem? Jaka jest diagnoza w ogóle problemów Legii tutaj, jeżeli chodzi o tę drużynę. Dziękuję. Szczerze mówiąc, taki scenariusz też był możliwy. Kon-
Gonzalo, proszę. Generalnie, jeżeli mówimy o przyszłość Legii, drużyna, która przejmuje od dziś, ona jest bezpośrednio związana ze swoim trenerem. To jest trener i osoba, które ja szanuję. To jest trener, który wygrał tytuły, który robił Europę i który, tak jak słyszeliśmy, przyczyniał się do rozwoju drużyny i klubu. Więc nie chcę w jakikolwiek sposób moimi wypowiedziami, nie wiem, uderzyć w pracę, która została wcześniej wykonana. Są rzeczy, które widzę inaczej, niektóre założenia, wypełnienie niektórych stref, sposób obrony czy asekuracja niektórych przestrzeni, czy sposób poruszania niektórych piłkarzy, nawet kwestie strukturalne. Są pewne rzeczy, które widzę po prostu inaczej. I będziemy się starać te rzeczy wprowadzić. Docelowy cel procesem treningowym i modelem treningowym będzie oczywiście rozwijać piłkarzy, każdego piłkarza, żeby starać się wyciągać maksa z nich, a też wdrożyć piłkarzy z akademii. To jest ważną część tożsamości tego klubu. I pomóc tym młodym piłkarzom nabierać zachowanie, które im zbliżają do piłki na poziomie Legii Warszawy, czyli do najwyższego poziomu w Polsce i do poziomu europejskiego. I procesem treningowym doprowadzić do tego, że taktykę, ustawienia, poruszanie się, to z czasem jest coś, co będzie automatyzmem. Zajmuje i tymi automatyzmami będzie się zajmowała nieświadoma część mózgu, bo tu mówimy o sprawie mocno teraz metodologicznej. Dlaczego taka metodologia treningu, a nie inna? Tak, żeby ta świadoma część mózgu była wolna, żeby mogła być kreatywna, żeby mogła podejmować decyzje, żeby mogła stworzyć nieoczywiste rozwiązania. Także naszym procesem treningowym i zasady zespołowe, zarówno jeżeli chodzi o struktury, jak i jeżeli chodzi o funkcjonalność i sposób myślenia o piłkę, bo to jest sport zespołowy i w danym momencie wszyscy piłkarze muszą widzieć piłkę podobną. Taki będzie cel. Tak, żeby potem piłkarze mający ten DNA zespołowy mogli pokazać najlepszą wersję siebie i wykorzystać maksymalnie swoje umiejętności i charakterystyki indywidualne. Proszę. Roman Kołtuń, Prawda Futbolu. Ja mam trzy pytania. Jedno do dyrektora i dwa do trenera. Jacek, dyrektorze, kiedy pierwszy raz pomyślałeś, że się rozstaniesz z Kostą Runajiczem? I jednocześnie, kiedy pierwszy raz pomyślałeś o Gonzalo Feyo? Gonzalo na liście u mnie jest od zawsze. To po pierwsze. Wśród innych kandydatów, bo taką listę zawsze mam. Zawsze też potem, to nie jest ta lista, która też się aktualizuje i też śledzę, co się dzieje wokół trenerów, jak pracują, jak to wszystko wygląda, co się dzieje gdzieś w mediach, jak oni tam gdzieś, jakie relacje mają w klubach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest na bieżąco, ta lista jest aktualizowana i coś jest dopisywane do tych charakterystyk tych trenerów. I Gonzalo był na tej liście od dawna. Natomiast co do myśli, jeżeli chodzi o pracę z trenerem Kostą Runajiczem, no to ja miałem bardzo dużą cierpliwość i bardzo liczyłem na to, że gdzieś ogarniemy te problemy, które nam doskwierają i że zaczniemy znowu zmierzać w dobrym kierunku. Ale od paru tygodni tak, owszem, myślałem o tym bardziej intensywnie. Paru tygodni, czyli? No, powiedzmy, nawet bym powiedział miesięcy, bo przy podsumowaniu tej rundy jesiennej w grudniu, no to też już tam trochę wątpliwości się nagromadziło.
Gonzalo, to ja mam dwa pytania do ciebie. Pierwsze jest takie, że ja wiem, że Bartek mówił, żeby już nie nawiązywać do przeszłości, natomiast siłą rzeczy ta konferencja, te duchy przeszłości krążą nad tą konferencją, bo kronika twoich wypadków jest trochę większa niż ten. Odniosłeś się do tego, ja to rozumiem, bardzo fajnie. Wiesz, że się dobrze znamy, bo pracowaliśmy ramię w ramię i zawsze czarujące były rozmowy z tobą o piłce. Natomiast ten duch przeszłości, on ciąży na twoim nazwisku, prawda? I czy ty zdajesz sobie sprawę, że jeśli tutaj zrobiłbyś porównywalny błąd, jakikolwiek błąd tej wagi, no to po prostu, bo środowisko trenerów w Polsce jakby widzi, że ty masz swego rodzaju immunitet mimo wszystko przez, nie wiem, właściciela w Motoru, czy dzisiaj zaufanie, które płynie ze strony szefów Legii Warszawa, że dostajesz naprawdę posadę wow. Immunitet nie, tak jak mówię, no zostałem ukarany i uważam, że dosyć surowo ukarany. Zresztą wystarczy porównać moją karę do kary, którą otrzymał trener Bielicy w zupełnie inne okoliczności, bo w trakcie meczu uderzając piłkarza w Bundeslidze i też gdzie skala, tak powiem, zarobków medialna i same okoliczności były dużo większe, tak powiem. Także oprócz ta kara oficjalna, tak powiem, samo to, co wspomniałeś, że nie wiem, wokół moje nazwiska krąży takie opinie, takie artykuły i tak dalej, to też jest kara. Pomimo tego, że jeżeli chcesz być trenerem, to musisz się odciąć zarówno od pochwał, jak i od krytyki, bo jak nie możesz, nie dasz rady funkcjonować, więc na tyle jestem odporny na bodźce zewnętrznych, że po prostu działam i pracuję dalej, to też jest pewien rodzaj kary, nie? Ja się odnosiłem już do odpowiedzialności, która na mnie ciąży, ale ja traktuję to jako szansę, tak jak powiedziałem. Mam szansę być tak jak samo jak jestem dowodem, że ciężką pracą, tą drogą można przejść, to teraz myślę, że nie ma lepszego stanowiska, jeżeli chodzi o bicie na świeczniku, jeżeli chodzi o zachowanie, jeżeli chodzi o szczegóły pracy, podejście do ludzi, komunikację z ludźmi, niż stanowisko, na które dzisiaj się znajduję. Więc ja traktuję to jako szansę. Jako szansę dla siebie wyciszyć opinię, która jest o mnie. Jako szansę dla mnie, żeby być przykładem zarówno dla młodych trenerów, które też mają marzenia, i młodych piłkarzy w Legii, ale i w Polsce. Więc jak w życiu rzeczy zależą od nas, to jesteśmy w dobrym położeniu. W tej chwili zależy tylko ode mnie, co ja robię z tą szansą. Jestem świadomy w 100%, bo znam specyfiki tego klubu, znam wielkość tego klubu, swoją odpowiedzialność. I tak jak mówię, każdy kolejny mój czyn musi udowodnić wam, że ten kredyt zaufania, który otrzymałem od dyrektora sportowego i od zarządu Legii Warszawy, czy wcześniej od prezesa Jakubasa, jest słuszne. To jeszcze jedno szczegółowe pytanie. Panowie się do tego już cokolwiek odnosili, ale chodzi o Josuę. Wczoraj Łukasz Olkowicz, który jest świetnie zorientowanym dziennikarzem, napisał story o Legii wieloodcinkowe, w którym myślę, że jest bardzo wiele informacji. Natomiast wczoraj była taka informacja, że na jakby pozycji Runajicza zaciążyła też jego postawienie jednoznaczne w każdym aspekcie, w tym aspekcie też roli kapitana na Josuę. Jacek, trochę do ciebie, a trochę też do Gonzalo, bo Gonzalo uciekł od odpowiedzi, jak ważnym piłkarzem będzie tu i teraz Josuę dla niego, a wiemy, że macie relacje bezpośrednie, tak? Rozumiem, że oparte na znajomości, zaufaniu, tak?
Tak, Olkowicz ma dużo informacji pewnie, bo tak jak mówisz, ten artykuł pisał i miał kontakt z wieloma, czy serię tych artykułów, miał kontakt z wieloma osobami pracującymi w klubie, ale nie ma takich informacji, nie ma wszystkich też informacji. Dużo mu jakby w tej kwestii brakuje, bo my o wszystkim też nie mówimy i nie wszystkim się dzielimy, bo tym, co dzielimy się wewnątrz, komunikując się wewnętrznie, to jest jedna rzecz, a to, co komunikujemy na zewnątrz z dziennikarzami, to też jest troszeczkę, też jest, to jest prawda oczywiście, natomiast nie mówimy o wszystkich rzeczach, bo o wszystkich nie możemy też często powiedzieć. Jeżeli chodzi o Josue, to absolutnie to nie miało żadnego wpływu na tą moją decyzję i jeżeli o zwolnieniu trenera, ja się wręcz zgadzałem z tą opinią, bo dyskutowaliśmy z tą opinią, z tą decyzją o przyznaniu mu opaski kapitana i uważam, że to było bardzo dobre rozwiązanie na ten moment. A co do mnie, tak jak już zostało powiedziane, nie, zaczyna się nowy rozdział i jako trener ja pracuję z piłkarzami, ale najpierw jako trener ja pracuję z ludźmi. I ciężko mi jest wyobrazić niektóre wartości, na które będę robił wszystko, żeby opierać swoje przywództwo w tej drużynie, tak jak każdej innej. Czyli sprawiedliwość, konsekwencje. Ciężko jest opierać na to, wchodząc do zespołu, mając już jakieś, nie wiem, opinie stworzone, jakieś, bo wtedy to te słowa, czy te określenie czyste karty, to nie jest prawda. Więc ja dzisiaj, i to będzie najważniejszy moment dzisiejszego dla mnie, pierwszy kontakt z drużyną, pierwszy trening, zaczynam współpracę z tymi ludźmi i z tymi piłkarzami, i zaczynamy stworzyć nową historię, no nowy poziom relacji, nowy poziom interakcji, nowy poziom taktyki zespołowej, formacyjnej, indywidualnej, więc od dzisiaj to się zaczyna kształtować. Piłkarz, który wcześniej grał, pewnie niektóre będą grać dalej, piłkarz, który nie grali, być może będą grać. Wszystko zależy, jak to będzie wyglądało na treningu, jak to będzie wyglądało w każdym obszarze. Staram się podejmować decyzje oparte o bardzo konkretne rzeczy, bo żyjemy w erze informacji i dzisiaj ilość danych, które trener ma, żeby podejmować decyzje, jest bardzo duża. I mówię, no, zaczyna się po prostu nowe rozdanie. No i na pewno jedna z pierwszych rzeczy, które robię, jest rozmawiać indywidualnie z każdym z piłkarzy. Pewnie, że do meczu z Rakowem nie uda mi się rozmawiać ze wszystkimi, ale te rozmowy będą się odbywać, bo ta współpraca, jeżeli nie skoczyć z poziomu przywództwa pozycji, bo ktoś robi z siebie trenera i ludzie muszą robić to, co ty chcesz, bo ktoś tak decydował. Do drugiego poziomu przywództwa, czyli do poziomu relacji, gdzie ludzie robią to, co ty chcesz, bo chcą to robić, bo wierzą w twoje wizji. Jeżeli nie skoczysz na taki poziom, to prędzej czy później to się nie uda, więc żeby skoczyć na taki poziom, ja muszę zaczynać z ludźmi rozmawiać i nawiązać z tymi ludźmi relacje. Potem, jeżeli chodzi o sprawy bardziej merytoryczne, techniczne, jest jedna kluczowa zasada, żeby ludzie byli z tobą i polega ona na to, że inaczej jest parę. Musisz pozwolić ludziom zrozumieć i widzieć twoją wizję i podzielić twoją wizję. Musisz spowodować, że ludzie są częścią drogi i określenie tej wizji, bo jeszcze raz, to jest nasz zespół. Musisz być przy ludziach, ja w to mocno wierzę, w trudnych momentach. Bo jak piłkarz gra, jest szczęśliwy, nie ma problemów w domu, to piłkarz potrzebuje tylko dobrego treningu, nie? Ale kiedy piłkarz nie gra, kiedy są jakieś problemy, bo piłkarze są ludzie i poza piłką może się coś dziać, wtedy musisz być blisko, więc jest taki, to nie są tak duże zasady, ale jest tak szereg zasad, które ja się mocno trzymam, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi, bo to jest to, co ja wierzę jako lider i w to też, kim jestem jako człowiek.
I będę się tego trzymał, po prostu. Proszę Państwa, mam jeszcze czas na dwa pytania. Trener niebawem będzie musiał się już udać do LTC. Tak jest. Dzień dobry, Jan Mazurek. Weszło pierwsze pytanie do dyrektora sportowego, pana Zielińskiego. Czy wiadomo, za niesatysfakcjonujące wyniki pracy stracił trener Runiajić, ale wiadomo, że nie tylko on jest winny tym rozczarowującym wynikom w ostatnim półroczu, jak pan to określił? I pytanie, czy pan też się czuje winny takiego stanu rzeczy przez ten wzgląd, że jednak zimą trener Runiajić stracił dwie bardzo ważne postacie, mam tu na myśli Ernesta Muciego i Bartosza Slisza. I pytanie, czy pan się też czuje współwinny tej sytuacji? To, że trener będzie tracił najlepszych piłkarzy, to on o tym też dobrze wie i wiedział. I my jako Legia, jako jeden z klubów Ekstraklasy, jako Ekstraklasa, zresztą jak 90% klubów w Europie, jesteśmy skazani na to, że będziemy tych najlepszych piłkarzy sprzedawać i będziemy, i będzie to częścią budowania naszego budżetu. Takie kluby, które mają ujemne bilanse transferowe, to są kluby Premier League i są niektóre kluby z Ligi Top 5. Pozostali sprzedają zawodników i to jest normalny proces, z którym musimy umieć funkcjonować i sobie z tym radzić. Więc to, że odejdzie Bartek Slisz, to też było wiadome, tylko nie było wiadome kiedy. Natomiast trener też się z tym liczył. A natomiast kwestia Muciego, no to była taka sytuacja w zasadzie bez wyjścia. My musieliśmy po prostu to zrobić. I o ile w przypadku Muciego udało się tą lukę wypełnić, bo tutaj w miejsce Muciego dostał więcej szans Guali, tak naprawdę mówiąc, statystyki ma na ten moment już chyba lepsze niż Ernest miał w lidze w 19 kolejkach, bo chyba były dwie bramki, dwie asysty, a tutaj już Gual jakby te statystyki na pewno pobił, więc tu się udało wypełnić tą lukę. Nie udało się wypełnić luki po Bartku Sliszu, ale to była niezwykle trudna sprawa, bo ściągnięcie zawodnika w jego miejsce, tej samej klasy zawodnika, no to jest praktycznie rzeczą niemożliwą. I tak jak mówiłem, my jesteśmy skazani na to, żeby rozwijać zawodników i w ten sposób budować siłę zespołu, a nie odwrotnie, że będziemy ściągać tutaj gwiazdy. Ekstraklasa nie jest, tak jak pan wie, takim kierunkiem dla bardzo dobrych, znakomitych piłkarzy, którzy chętnie tutaj przyjdą, nawet jeżeli się za to dobrze zapłaci. Więc musimy po prostu rozwijać, zastępować tych zawodników. Naturalnym kandydatem, żeby go zastąpić, był Czelaka, który już jesienią pokazywał się z bardzo dobrej strony. Natomiast kontuzja go wyeliminowała. Zrobiliśmy też ruch w kierunku ściągnięcia zawodnika, powiedzmy, nie tak perspektywicznego, bo na takiego było nas nie stać jak Bartka Slisza, ale umiejętnościami na podobnym poziomie. Natomiast była jedna taka kandydatura, która nam bardzo odpowiadała, natomiast nie było możliwości ściągnięcia go zimą i ten transfer zostanie zrealizowany w najbliższym okienku transferowym. Generalnie nasza orientacja na transfery była przekierowana na to okno letnie. Zrobiliśmy 7 transferów latem poprzedniego okienka, 2 transfery latem i tak jak mówię, to kolejnego lata będzie ten główny moment, gdzie będziemy tą kadrę chcieli bardzo mocno wzmocnić i będą ku temu możliwości. Tak, jeszcze pytanie do trenera Fejo, czysto sportowe. W ostatnich miesiącach miał pan dużo konfliktów z sędziami w pierwszej lidze. Zbigniew Jakubas w rozmowie ze mną twierdził, że to też był jeden z powodów, dla którego pan to rozczarowanie pracą sędziów opuścił Motor Lublin, więc teraz takie pytanie, czy pracuje pan nad swoim temperamentem, bo wiadomo, komisja dyscyplinarna czyha i żeby tych konfliktów z sędziami było w Ekstraklasie mniej, no bo tutaj no prawdopodobnie te wszystkie zdarzenia będą wiązały się z konsekwencjami. Po pierwsze, to tak nie jest. Ja w swoim życiu, znaczy ja w tym sezonie otrzymałem 3 żółte kartki. I te 3 żółte kartki zdarzały się do meczu u siebie z GKS Katowice, czyli
Nie chcę skłamać, ale Sosnowiec, Lechia Gdańsk, potem Giekse. Także trzy żółte kartki dostałem do trzeciej kolejki i od trzeciej kolejki do mojego ostatniego dzień pracy w motorze nie otrzymałem żadnej innej. Więc to samo, to są konkrety. W swoim całym życiu jako trener otrzymałem jedną czerwoną kartkę i ona była konsekwencją dwie żółte kartki na mecz z Gieksą. Czyli oprócz tego ja w tym sezonie kartki nie otrzymałem. Wyraziłem się, jeżeli chodzi o wypowiedzi o sędziów, raz i to było po meczu z Polonią Warszawy. Tą sytuację z ręką w pole karne, które ewentualnie by mogła nam dać karne i wtedy, jeżeli byśmy strzeli, bo karnego trzeba strzelić na 2-0 i to było wszystko. Więc po prostu ja jestem otwarty, żeby rozmawiać o wszystkim właściwie, ale to jest akurat dobry przykład, jak stworzyć rzeczywistość, która nie istnieje. Mogę dodać jeszcze, oczywiście to jest do potwierdzenia, bo ja sam tego nie mogę udowodnić, to co za chwilę powiem, ale nie jeden sędzia, bo sędziowie też są ludzi, z którymi też się ma kontakt, też są częścią piłki nożnej, tak jak wy dziennikarze, które też macie odpowiedzialność na stworzenie kultury piłkarskiej w tym kraju, które musi iść do przodu. Ale rozmawiając z sędziami przed meczem różne, dostałem informację, to nie raz, bo to minimum z trzy źródłach, że jestem podawany na szkolenie jako przykład zachowania trenera na ławce. Więc i wiadomo, no, ja mogę powiedzieć, musicie tego potwierdzić, ale dostałem tą informację zarówno od sędziów, którzy często są na boiskach ekstraklasowych, jak i od sędziów, którzy najczęściej są na poziomie pierwszej ligi. Więc to są fakty i to jest akurat pytanie, które nie, bez żadnej złości z mojej strony, które jest bardzo dobrym przykładem na to, jak jest tworzona narracja wokół mnie, które jest moją winą też, ale które nie jest do końca, nie jest ona zgodna z stanem rzeczywistym sprawy i z moją osobą. Tak samo jak wiele ludzi było u nas na stażu, nie? Jest łatwo się dopytać ludzi, wiedzieć jak pracujemy, jaki był poziom. Jest łatwo, ale narrację stworzyliście taką, po części to jest moja wina, ale ta narracja do stanu rzeczywistej rzeczy nie zgadza się często. Okej? Proszę Państwa, rozumiemy Państwa zainteresowania. Niestety musimy już kończyć. Bardzo dziękujemy za liczny udział w konferencji. Dzisiejszy trening będzie o godzinie 16 w Legia Training Center. Pierwsze 20 minut będzie dla Państwa otwarte, a na razie zapraszamy fotoreporterów na zdjęcie na płytę boiska. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.